Sir Brian Suter, który sprowadził do Polski bilety za złotówkę i od roku podbija nasz kraj polskim busem, nie kryje się ze swoimi poglądami. Jest praktykującym katolikiem, a w oczach brytyjskiej opinii publicznej uchodzi za nacjonalistę. W Polsce podoba mi się wpływ chrześcijaństwa na wasz sposób życia. Wartości są bardzo ważne w życiu i nigdy nie przepraszałem za to, że hołduję tradycyjnym wartościom. W biznesie to też nigdy nie był dla mnie problem, mówił rok temu w wywiadzie dla Wyborcza BIS. Zanim wszedł do Polski, zrewolucjonizował rynek transportowy w Wielkiej Brytanii. Suter zaczął w wieku 19 lat jako konduktor w autobusie. W 1980 roku założył wspólnie z siostrą i szwagrem własną firmę, kupił używany autobus i zaczął rozwozić nim dzieci do szkoły. Kilka miesięcy później pożyczył od ojca 25 tysięcy funtów i kupił kolejne dwa autobusy. Tak narodził się Stagecoach, największy brytyjski gracz na rynku przewozów autokarowych w Wielkiej Brytanii, a po latach także na świecie. Suterowi krytycy zarzucają, że w stosunku do lokalnych rywali bywał bezwzględny i potrafił miesiącami prowadzić wyniszczającą wojnę cenową, prowadzącą do upadku konkurencji. W arsenale jego trików było podkupywanie kierowców, zarzucanie lokalnego rynku tańszymi kursami jeżdżącymi równolegle z konkurencją, a jeśli inaczej się nie da, oferowanie darmowych przejazdów. Za swoje zasługi dla rozwoju brytyjskiego transportu i działalność charytatywną, w ciągu 20 lat przeznaczył na ten cel ponad 20 milionów funtów, Suter otrzymał w ubiegłym roku tytuł szlachecki z rąk królowej. Spotkało się to z licznymi protestami związanymi z kontrowersyjnymi poglądami nowo mianowanego szlachcica. Suter, jako gorliwy katolik, jest przeciwnikiem związków homoseksualnych. W 2000 roku zainicjował kampanię pod tytułem Keep the Clause Campaign. Domagał się w niej pozostawienia prawa, na mocy którego nauczyciele w szkołach nie mogli dyskutować na temat homoseksualizmu, co zdefiniowano jako seksualną odmienność. Przeznaczył nawet 1 000 000 funtów na zorganizowanie prywatnego referendum, w którym ludzie mieli się wypowiadać za pozostawieniem klauzuli. W czerwcu ubiegłego roku w Polsce zadebiutował polski bus, autobusowy odpowiednik lotniczego Ryanaira, który szturmem podbił Polaków tanimi biletami zaczynającymi się od złotówki. W ciągu pierwszego niecałego roku działalności polski bus przewiózł 790 tysięcy pasażerów i stworzył siatkę kilkunastu połączeń między największymi miastami w Polsce. W przeciwieństwie do konkurentów nie obawia się kryzysu, a nawet traktuje go jako wielką szansę. Konkurencję witamy z otwartymi ramionami, bo jest zawsze dobra dla rynku. Nie boję się droższego paliwa, bo mocniej odbije się na liniach lotniczych, gdzie średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na pasażera jest 8 razy większe niż w polski bus, mówił Suter w maju w Warszawie.